zatarty. Docieranie. Dobra, w lewo na maksa. Witajcie. Silnik złożony, silnik jest już w budzie, dotarty. W tym momencie jest zalany trzeci olej, który zostanie zmieniony po strojeniu. W tym momencie jedziemy właśnie na strojenie. Auto wstępnie wystroiliśmy na drodze, tak żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Natomiast teraz jesteśmy w drodze do Majcuta, do Pawła. Jedziemy sobie do Pawła z Bus Factory. Paweł posiada hamownię rolkową. No i tam już takie auto po prostu wystroimy na drodze, powiedzmy, że no jest to już uciążliwe. Dlatego jedziemy do Pawła. Troszeczkę jesteśmy spóźnieni, ponieważ dopiero wyjechaliśmy, a jest już po 17. Mamy ustawiony czas od 18 do 20. Jest to oczywiście spowodowane tym, że wyszły kwiatki. Dzisiejszego dnia wyszły kwiatki. Dziś jest poniedziałek, w sobotę zostało zdiagnozowane to, że podpora wału napędowego po prostu się uszkodziła. Także podpora została zamówiona, dziś rano dotarła. Po rozkręceniu okazało się, że wał napędowy również jest uszkodzony i zanim ten wał został skombinowany, zanim to złożyłem, to wyszło tak, że po prostu zrobiła się późna godzina. No i wyjechaliśmy późno, także my gonimy do Pawła. Mam nadzieję, że się dużo nie spóźnimy. Słaby czas też mam dlatego, że Sławek chciał jeszcze wrzucić wałek Sonce z M50B25NV na wydech. Bo w tym momencie mamy seryjny wałek wydechowy, który jest w 2.8, 2.5. No i Sławek chciał włożyć z 2.5NV. Niestety nie udało się, ponieważ no, okazało się, że wałek jest wadliwy w ten sposób, że, no, że jest wygięty. Wrzuciliśmy go na tokarkę, ponieważ jego trzeba stoczyć. No i się okazało, że ten wałek po prostu ma, no, ma bicie za duże. Po prostu to by nie chodziło. To by się po prostu zatarło po jakimś czasie. Prawdopodobnie po prostu by te środkowe łoża zostałyby po prostu wytarte, uszkodzone, zatarte. Nie wiem, co by się stało. W każdym razie tak być nie może. Za duże bicie. Tam na oko normalnie widać, jakie to duże bicie jest. To tam może być w setkach, a nie że okiem to zobaczycie. Także wałek, kosz, no i w tym momencie będziemy stroić właśnie na wałku seryjnym. No trudno, nie mamy wyjścia. Jesteśmy u Pawła. Paweł rzucił Sławka na głęboką wodę, ponieważ Paweł siedzi tam, a Sławek sam na hamowni. Niech się uczy, nie? Ponieważ musieliśmy dokonać kilku poprawek.
No i wszystko jest już okej. Okay. Ostatnio nie było okej. Okay. Także prawdopodobnie dziś szybka akcja będzie pół godzinki i powinno być gotowe. Kamerka mi padła. Skończyliśmy. Dziękuję Pawłowi, który jest tam, ponieważ udostępnił nam hamownię dwukrotnie. Jesteśmy w Boost Factory Łańcut. Także jeśli jesteście z okolicy, wpadajcie na chipa. Polecam. Ja, Dominik Kuzimur. Od Zgrywusa. Dzięki za poświęcony czas. Trzymaj pomogłeś się. Sławciowi. Sławek jest ogarnięty gość. Nie trzeba pomagać. Dobra, do następnego. Trzymaj się. No to podsumowanie projektu, więc tak, mamy wynik, ile? 522 konie i 665 N. Ta moc została wygenerowana przy doładowaniu 1,3 bara opadające na 1,2 górą. Dlaczego tak mało doładowania i dlaczego tak mało koni? Więc tak, powód numer jeden to jest taki, że jeśli chodzi o sterowanie, to mamy tam zwykłego DETA w połączeniu z MS41, także jest to powód numer jeden. Powód numer dwa jest taki, że no to auto jest świeżo złożone, także myślę, że taka moc na dotarcie jest jak najbardziej ok. 500 koni jest złamane, także czymś tam jest czym jechać. Jednocześnie powodem, chyba numer 3 już będzie, to jest to, że właściciel w przyszłości po dotarciu i po prostu po pojeżdżeniu tym autem, jak się trochę tym autem pojeździ, bo to jednak jak człowiek nie miał auta tyle czasu, no to jest tego spragniony. No to jak już sobie trochę pojeździ, no to chciałby włożyć EMU. Czyli będzie przejście z podstawowego DETA na EMU. W tym przypadku będzie EMU Black będzie już. Nie Classic, bo będziemy chcieli od razu włożyć przepustnicę elektryczną. A bez sensu jest wkładać klasika i później dokładać moduł DBW, kiedy można kupić Blacka. Mamy więcej wejść i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tym powodem następnym. I tym, powiedzmy, ostatecznym powodem, który tak by
tak naprawdę był tym głównym powodem, dlaczego nie zrobiliśmy więcej mocy, to było to, że przy większym doładowaniu, jak tylko dokładaliśmy, na przykład chcieliśmy utrzymać stałe 1-3 bara, to pojawiało się już górą wypadanie zapłonu, czasami dołem. Generalnie tak naprawdę ten wykres to był jedyny wykres, który nam się udało zrobić, żeby to auto nam nie szarpnęło. To znaczy było jeszcze jeden na 540 koni, ale właśnie to chyba było szarpnięcie, nie pamiętam już. W każdym razie chodzi o to, że któraś z cewek, te 30-letnie cewki, jakaś cewka po prostu już nie domaga i to jest powodem tego, że mamy tylko 500 koni, 520 koni. No bo ponieważ no, nie mogliśmy zrobić więcej, bo większe doładowanie automatycznie górą wypadanie zapłonów i tyle, kaszanka. Także to było tym głównym powodem, dlaczego tego nie zrobiliśmy. No i w sumie ktoś powie, że mogliśmy przecież szukać cewek, pozamieniać, no to prawdopodobnie tam jedna, dwie są uszkodzone. Po prostu te dwie, na tych dwóch cylindrach wypadała zapłon. Ciężko określić na ilu, bo to nie jest takie proste. Ale ktoś by powiedział, spoko, można przecież naprawić i znowu stroić, ale właśnie jest to, wróćmy do powodu numer dwa, w którym, albo trzy, w którym mówiłem, że przechodzimy na EMU, a jak przechodzimy na EMU, no to już włożymy po prostu te tanie cewki z TFSI, te czerwone, takie charakterystyczne, ładne. I wtedy po prostu problem, jakikolwiek problem z cewkami w ogóle nie będzie nas już dosięgać. Także myślę, że wyjaśniłem dosadnie, dlaczego tylko tyle doładowania i dlaczego tylko tyle mocy. A taka wisienka na torcie, to akurat jest inne auto, ale okazało się, że jeszcze ten filtr, który użyliśmy, to był chyba jakiś najtańszy tam z Turbo Worksa, no to po prostu blokował właśnie górą przepływ i po demontażu filtra stożkowego doszło 20 koni, bo tak to było 500. Także filtr jeszcze do zmiany. W sumie mogłoby się ten taki gąbkowy, okrągły, ten o. Mogą zabrać ten filtr i porównać, bo akurat tego nie wiem, czy w tych mocach wygląda przepływ takiego filtra stożkowego w porównaniu do tego. Główny problem zawsze jest właśnie w tym, że nie ma miejsca na jakiś większy filtr. Na przykład przy takim filtrze raczej by już nie było problemu z przepływem. A tak w sumie jeszcze powiem, mamy tutaj M54B25, chyba bar do ładowania 0,9 i też jest na EMU, też jest, to jest na EMU, bo tamto nie jest na EMU. I tutaj właśnie jest 400 kunia, Sławek mierzył ostatnio i stroił. I taka ciekawostka, są tutaj były normalnie wytarte krzywki, znaczy wytarte, no takie łuszczące się krzywki w tym aucie były, bo Sławek akurat zrobił spływ oleju i musiał zdemontować pokrywa zaworów. I akurat wyszło, że krzywki są tak dziwnie złuszczone. Jednocześnie jak krzywki się łuszczyły, to szklanki również, akurat ta jest ładna. Gdzie jakaś brzydka. Szklanki również są takie tutaj złuszczone. Czyli taka degradacja dwóch wspólnie działających części. I tutaj Sławek zrobił teorię, opowiedział mi taką teorię, że jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że ten wałek leżał, po prostu leżał na przykład zdemontowany i jak leżał, no to skorodował naturalnie w wilgotnym miejscu. No i ktoś to na przykład przed montażem taką włókniną tylko wyczyścił, spoko, to się wszystko zabieliło tak jak powinno. Tarzana na tych krzywkach jednak była głębsza i tą utwardzoną część bardziej zjadło i później w czasie pracy silnika to się rozpieprzyło bardziej. Taka teoria Sławka. No bo w sumie nie widziałem krzywek, żeby takie wytarte były w BMC. O, tutaj widać dobrze. O. Łap to ostrość. Pazur się łapie, także źle. No. I w sumie to wszystko.
może YouTube po tym filmiku wróci do mnie, bo wiecie, 2 miesiące nie dodawałam nic i się chujówka zrobiła, 0 wyświetleń. Pieniążków nie ma.